Cześć wam wszystkim ludziska, DJ Maolat z tej strony. Dzisiaj mam dla was kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3. Jest to gameplay z serii MOAB z każdą bronią, odcinek 11. Zapewne widzicie, że używam tutaj ACR-a, a mianowicie używałem. Ze względu na to, że jest to broń zbyt łatwa do wbicia MOABa, postanowiłem zrobić coś zupełnie innego, więc użyłem celownika termicznego i oczywiście tłumik. Grałem tutaj z perkami takimi jak Scavenger Pro, Quick Draw Pro i oczywiście Sitrep na Pro. Szczegóły są proste. Słyszycie lepiej w słuchawkach, kiedy gracie na Free Fall. Zwiększa to waszą wygraną. Ok. Zabieram się do tego nagrania, tego komentarza już po raz chyba z 15 bodajże. Dalej nic mi nie wychodzi. Wróciłem strasznie zmęczony ze szkoły i co chwila plączą mi się słowa, więc jeżeli tak będzie, wybaczcie mi za to. Cały czas się staram, żeby było lepiej, ale wiadomo, zmęczenie gra swoją rolę i nie kontroluję tak siebie. Ok, więc dzisiaj postanowiłem poruszyć kilka rzeczy, które muszę powiedzieć. A mianowicie, w ostatnim gameplayu powiedziałem na temat Open Lobby, więc jak dzisiaj sprawdzałem listę, już wybiło 8 graczy, więc czyli mamy pełny team razem ze mną na Grand War, który można nagrać. Co ja gadam? Po prostu Open Lobby postaram się zrobić w tym tygodniu, w piątek albo w sobotę. Najlepiej napiszcie mi w komentarzach właśnie te osoby, które się zgłosiły, kiedy wam pasuje. Ja postaram się zrobić wszystko właśnie, żeby było w tych dniach, żeby najwięcej osób mogło się zgłosić, żebyśmy mogli sobie zagrać i żeby było ciekawie. Ok, i następna rzecz, jaką chciałem poruszyć, to jest właśnie Call of Duty. Czy nie myślicie czasami, że tylko gameplaye z Call of Duty nie zaczynają się robić coraz bardziej nudne? Ze względu na to, że ja na przykład grywam w Call of Duty, powiedzmy, no na teraz grywam tak średnio raz na 2 tygodnie, żeby tam, jak mi się skończą gameplaye, żeby coś zrobić nowego, żeby wrzucić coś wam. I tylko tyle. Tylko że w moim wypadku akurat jest to problemy czasowe, plus bo mam bardzo, bardzo dużo nauki. Na moim etapie nauka jest chyba najważniejsza, nie można sobie na nic pozwolić. Plus do tego czasami jeszcze, no wiadomo, jestem młody, że tak powiem, jeszcze te palce w górze, takie dwa, w stylu króliczka. Więc tak samo lubię wyjść sobie gdzieś, zabawić się i po prostu jak wyjdę w piątek, wracam w sobotę. Chyba zapewne większość osób, którzy są w odpowiednim wieku, wiedzą o co chodzi. I wtedy po prostu jestem tak zrąbany, że nie mam czasu ani grać, ani nagrać. A Call of Duty ogólnie powiem wam, że troszeczkę zaczęło mi się robić nudne. Nie ma tam zbyt nowych rzeczy, wciąż ta sama rzecz na cały czas. Czyli po prostu wbijasz na lobby, zagrasz kilka meczy i strzela cię kurwica, że tak to nazwę. Ze względu na to, że albo trafisz na nobów z Last Stand albo z T4, albo do tego zdarzy ci się, że po prostu usiądzie osoba w jednym rogu przez cały mecz i będzie tak grała. Co bardzo często się teraz zdarza. Albo na przykład następna rzecz, to coraz więcej osób zaczyna używać granatników, przepraszam, plus do tego RPG, czyli te rakietnice takie duże. Moim zdaniem ta gra zaczyna po prostu szwankować i nie mogę się doczekać, dopóki wyjdzie Call of Duty Black Ops 2. O, tutaj w tym momencie widzicie, że były 3 naloty w jednym czasie. To jest następna rzecz, która moim zdaniem jest po prostu niewypałem w tej grze. Zamiast być to w support, powinno być to w assault. Ze względu na to, że ten samolot, raczej ten nalot, bombowiec, może naprawdę zrobić duże straty dla drużyny przeciwnej. Ostatnio sam się przekonałem, że jeden bombowiec jest w stanie zabić 8 członków drużyny. A ja mam ze względu jeszcze na to takiego pecha, że na przykład na killstreaku
19-20 potrafię dostać od tego, bo tego nie widać na mapie, a nie zawsze, jak zauważy, zdąży się od tego odsunąć. Jest to następna fatalna rzecz. Więc teraz dojdę do tego tematu, co zacząłem. Więc po prostu napiszcie mi w komentarzach, czy nie byście chcieli po prostu czasami ujrzeć czegoś innego na moim kanale. Może, powiedzmy, nie wiem, kawałek Battlefielda. Może nawet jakiś kawałek z wyścigów samochodowych. Nie wiem. Wszystko zależy od was. Wybierzcie coś. Oczywiście nie wybierajcie taki gier, akurat dałem wam do propozycję. Więc tak, po prostu wybierzcie z gry. W ogóle zastanówcie się, czy byście chcieli zobaczyć coś innego na moim kanale niż właśnie Call of Duty. Bo ja wiem sam, że Call of Duty się robi coraz bardziej nudne i nie każdy chce to oglądać. Albo nawet większość z was, zapewne praktycznie wszyscy, można powiedzieć, oglądają mnie tylko ze względu właśnie na gameplay z Call of Duty. Ale właśnie daję wam taką opcję, że jeżeli chcecie, mogę zacząć wrzucać coś zupełnie innego na mój kanał. I to nie wiadomo, że to nie będzie cały czas, tylko powiedzmy raz na dwa tygodnie wrzucę na przykład gameplay, powiedzmy, z Battlefielda, albo wrzucę gameplay z, powiedzmy, Need for Speeda, wyścig online. Wszystko zależy od was, więc po prostu napiszcie swoją opinię. Jeżeli nie chcecie, spoko. Ja dalej będę wrzucał gameplay z Call of Duty. Nie mam nic do tego, wręcz przeciwnie, bardzo to lubię. I tyle. Więc moja próba już tu mamy. Wynik, jaki osiągnąłem, jest 30-1, ze względu na to, że chyba na początku zabiłem 3 osoby, potem był jakiś w ogóle fail totalny i zginąłem. I w tym momencie zakończę mój komentarz. Więc trzymajcie się, lodziska. I do usłyszenia wkrótce. Nie zapomnijcie o odpowiedziach na pytania, które wam zadałem. Dzięki i na razie. Pozdrawiam, Elo DJ. Bye. All barricades erected, area locked down.